Cześć, siema, witam was bardzo serdecznie na kanale Guma Play The Game. Ja jestem Guma i jedziemy dalej z gierką Tomb Raider Definitive Edition. Mamy tutaj grobowiec. Już wiem jak to przejść. To trzeba zamknąć. Już mi się dwa razy udało poza nagraniem. Poczekam aż się otworzy. Skakujemy szybko. I pyk. Zachęcam do subskrypcji kanału, łapki w górę. No. Poszukamy, może coś tu jest, jakiś... Czasem lubi być jakiś dokument, relikt w tych, no, grobowcach. Ale nie ma nic. I co? Grobowiec splądrowany, sala przejścia to była. I to by to trwało, Mondrala. I 1/3 części, broń krótka, zdobyto. No i dobra, to wracamy się, nie? Tu nic więcej nie było. Upewnimy się. Mamy umiejętność jakąś, to wdajmy może w walka coś. O, czy to może dajmy, a nie, to zablokowane. Aha, to muszę to, dobra. I mapa zaktualizowana. Przy czym ja zobaczę miejsce warte. Dobra. No i dobra, to tutaj teraz tak. Idźmy dalej, tu może. No czego się nie chcę przełapać? Tu mamy goło skrzynkę, gdzieś widziałem, mrygało coś.
Dobra, jest. A nie mogę do tego przywiązać? Chyba nie. Dobra, ale ja bym chciał najpierw... A nie, złapie się tu. Myślałem, że doskoczy. Dobra, to przynajmniej... Wiemy to, że tam się nie ten, ale jakbym tutaj... O. O, placie się. Znalazłem. To musiało należeć do amerykańskiego Marine. Ciekawe, czy... Czy te znaki symbolizują straconych przyjaciół, czy zabitych wrogów? Tak czy inaczej... Relikt. Znalazliśmy. Dobrze, to tutaj zeskoczyłem. Tam do góry mogę, niby. Dobra. Aha. A jakbym tu... Ale nie mam się jak złapać tam. A przeskoczę? Bo tam... chyba nie! Myślałem, że przeskoczy. Ale dobra, trzeba próbować, nie? O, aż tu mnie ten... Dobra, pyk. To tam na dole byłem. A po odwrotną stronę się... Aha. Ma. Wejdź z powrotem. A tutaj doskoczyła. O, jakieś ja i... Podbieranie ja jakieś. Rozpocząłem to wyzwanie. Jakieś jaja może zbierać. Aha, tu czekanem możemy wejść, dobra. O, rozpalimy to. Okej. Stąd. Pyk, tutaj. Nie mogę, dobra, przejdźmy tam na razie. Bo tu mam, o proszę. Dokument. Córką Hiro i Kokoro. Jutro będę Hoshi, córką słońca. Królowa przemówiła i to ja otrzymałam szaty. Każda dziewczyna w każdej wiosce marzy o tym zaszczycie. Matka ciągle płacze, a ojciec promienieje z dumy. Nigdy nie widziałam, żeby tak dużo się uśmiechał. Ten największy z honorów wyniesie moją rodzinę na szczyty społeczeństwa Yamatai. Już do końca naszych dni niczego nam nie zabraknie.
A pewnego dnia Słoneczna Królowa może mnie nawet wybrać na swoją następczynię. A jednak nie mogę kłamać. Na początku odpychałam te uczucia, sądząc, że to nerwy. Ogarnia mnie jednak coraz większe zdenerwowanie. Nie mogłam odrzucić wezwania. To zniszczyłoby moją rodzinę. Ale boję się mojej królowej. Dobra, znaleźliśmy dokument. Elegancko. O, kolejny. Już czas, żebym opuścił tę przeklętą wyspę. Dość już widziałem Yamatai. Nie znajduję wytłumaczenia dla mocy, którą włada Słoneczna Królowa, ale nie pochodzi ona z tego świata. Tak jak podejrzewałem, wiedziała o moich zamiarach od chwili, gdy postawiłem stopę na tej ziemi. Manipulowała mną, bawiła się, żeby sprawdzić, jakich informacji poszukuję, ale zawsze wiedziała. Jeśli zdołam ujść z życiem z tego miejsca, muszę ostrzec mojego pana. Ostrzec go, że powinniśmy za wszelką cenę trzymać się z dala od Yamatai. Jeśli chcemy zyskać dostęp do jej mórz, musimy zapłacić wszelkie daniny, jakich zażąda, ale nigdy nie powinniśmy jej rozgniewać. To doprowadziłoby nas do upadku. O innych rzeczach, które widziałem, o tych mrocznych koszmarach, nigdy nie powiem ani słowa. Okej, znaleziony. Kolejny dokument. Tam, ale na razie tam do niego nie idziemy. Idziemy tutaj. Idziemy tutaj. Tam byłem, tutaj do góry, dobra. Tu rozpaliłem. Kolejne jaja widzę, do zabrania, do ten. Dobra, ten. Aha. A te jaja były gdzieś tu na dole. O, są. Dobra, wzięliśmy, dobra. Tu idziemy do niego, ale ja jeszcze... Tam byłem. Tutaj tak. A tam się nie idzie dostać jakoś? Tam gdzie ten rozwalony samolot. Tu pewnie skoczę, to bym się zabił. To można zjechać na dół. Aha.
Tam do góry. A tu byłem, dobra. O, tam do góry nie byłem, na pewno. A pewnie coś tam będzie. Coś jest. Oj, elegancko. A, amunicja. I tyle? Kurde, myślałem, że coś będzie takiego ciekawego. A to nic ciekawego. W tym grobowcu to ja byłem, nie? Tu nic nie ma. Ja tu byłem już, nie? Ale tam coś widzę. Ale to ja tam nie wskoczę. A już wiem. A nie podpalę go tu. Dobra, teraz. O. A, to była ta skrzynka PD. Punkty doświadczenia tylko. Tak zapalone, to ja tu byłem. O, tu mam coś, ha? Relikt. Używana w tradycyjnym japońskim ziołolecznictwie, czyli kanto. Zdaje się, że ta była przez wiele lat zapieczętowana. To są zapewne grzyby majtake, stosowane do wzmocnienia odporności organizmu. Znane też jako tańczące grzyby.
No, udało się znaleźć. Dobra. Kolejny relikt. Ale ja chyba tu byłem, nie? Tak mi się wydaje. No, byłem. O, grobowiec. Aha, ja go... O, tu mam coś. Goła skrzynka. Grobowiec niegodnych. No dobra, to tutaj to tak... Nic nie mam bardzo co chyba. Pozłacane figury. Służba Słonecznej Królowej. Ofiary, morderstwa. Nie ma doniesień o takich rytuałach w starożytnym Yamatar. Chyba, że zostały wymazane z zapisków. One się świecą... mam je podpalić, czy co? Nie. Nie da się ich podpalić. Nie, da się. Aha. No i to się podniosło. Ale tutaj... O, coś tu mam. Aha, pchnąłem. Dobra, i teraz pewnie mam skoczyć tutaj. Nie. Gdzie ja mam skoczyć? A tam mam skoczyć. No ten był łatwy. Niewiarygodny. Co no...
No i grobowiec splądrowany. Tylko teraz tak, czy to wszystko? Nie było, że nie, była goła skrzynka tylko, ale jestem ciekaw tu na dole. Nie, tu nic nie ma. Tu jest obóz, no to... Mapa zaktualizowana. Przytrzymaj, aby zobaczyć. No. Mapa skarbów tu jest, o. Ty. Ja jej nie wziąłem. To ona jest w tym? W tym grobowcu? Wróćmy się. No to wziąłem. Mapa skarbów to był chyba ten... Tak, to był ten... To był ten, no, tam do góry, nie? To było to na pewno. Bo tutaj nie ma nic więcej przecież. No, to było to, a to przecież ja to zebrałem. No i dobra, mamy... A, zabiła się? Nie. Skrzynia. Surowce. O, tu coś mam jeszcze. A, ta punkty doświadczenia, skrzynia. Trzeba wszystko eksplorować.
O, tu coś mam. Teraz mogę otworzyć, bo mam tą, nie? Elegancko. Może coś tam będzie, nie? O, jest. Surowce, o, i proszę, i dokument. Czy ten? Relikt. Relikt. Korzenia używano w kampu do leczenia zapaleń. Relikt jednak, dobra, mamy relikt. Amunicja. O. Ale tego się nie da otworzyć. Oj, nie doskoczyłem. O, coś mam koło tego. Ajajaj, dobra, tu mam przecież coś. Skarbie, nawet dokument. Nie wiem, z czego zacząć, więc powiem to wprost. Alicja jest twoja. Być może zdawałeś sobie z tego sprawę od samego początku, ale ponieważ znowu zaciągnęłam się na Endurance, nie mogę dłużej ukrywać przed tobą prawdy. Musisz zrozumieć, że nigdy nie chciałam usunąć cię z jej życia. Ale znam cię, Rolf. Wiem, jak żyjesz i czego pragniesz. Nie mógłbyś osiąść w jednym miejscu i wychowywać dziecka. Może wszystko popsułam. Może powinnam była pozwolić, żebyś sam dokonał wyboru. Dokonałam go jednak za ciebie, uważałam, że tak będzie najlepiej. Po ekspedycji, kiedy przyjdzie odpowiedni moment, porozmawiajmy o przyszłości. Poświęć chwilę i zastanów się, czego chcesz, dobra? Okej. Zaraz, jak zwykle koło tego jest jakiś dokument, koło obozu, nie? Dobra, rozdamy umiejętność. Jakoś mamy. Może w głowy. O, dobra. Tak leję, będę odblokowywał. A w sprzęcie? Marzyw. Dobra. Dobra, coś ulepszyliśmy tą. Skrótki to mało, ale dobra, mało używam, ale coś ją. Czeka, tak, stroje, może by zmienił strój jej. Artyzantka. Dobra, i tutaj zakończymy ten odcinek z gry Tomb Raider Definitive Edition na kanale Guma Play The Game. Zachęcam do subskrypcji kanału, łapki w górę, także siema, na razie i pozdro!